Wakacje to jest tradycyjnie ten okres, kiedy zapotrzebowanie na pracowników jest większe, bo firmy, które prowadzą tą działalność związaną z pogodą, na przykład w gastronomii, w hotelarstwie, w budownictwie, potrzebują więcej pracowników, żeby realizować swoją działalność, więc tutaj będzie tych ofert znacznie więcej niż normalnie. Wiadomo też, że jest to okres, kiedy na rynku jest więcej pracowników. To są przede wszystkim studenci, którzy normalnie są na uczelni, w tym okresie wakacyjnym podejmują bardzo często swoją pierwszą pracę i zdobywają doświadczenie na rynku pracy, ale też maturzyści, którzy po skończonym egzaminie dojrzałości wykorzystują ten okres wakacyjny, żeby zarobić swoje pierwsze pieniądze. Widzimy, że jest coraz większe zapotrzebowanie na pracowników, już zanim rozpoczęły się te wakacje, o 20% wzrósł ten popyt i to może przekładać się na wynagrodzenia, to znaczy pracodawcy mają problem z dostępem do pracowników, więc żeby o nich walczyć, żeby pozyskać ich z rynku, mogą podwyższać pensje. Największych wynagrodzeń spodziewamy się akurat w produkcji. Tutaj operator wózka widłowego, pracownik linii produkcyjnej mogą liczyć na około 18 zł brutto za godzinę. Barman na przykład to jest 17 zł, sprzedawca w centrum handlowym, recepcjonistka czy osoby obsługujące pikniki i imprezy masowe to jest około 16 zł, kasjer, magazynier, pracownik call center, tutaj 14 zł średnio za godzinę brutto, natomiast osoby, które zajmują się pakowaniem produktów, to jest 13,5 zł za godzinę brutto. Te stawki na pewno będą większe niż w zeszłym roku, a to wynika z tego, że została wprowadzona od 1 stycznia stawka minimalna, która wynosi 13 zł za godzinę brutto na umowach zlecenie. I to jest ta zmiana w stosunku do tego, co było 12 miesięcy temu. To znaczy w zeszłym roku na przykład hostessa czy kelner mogli zarobić 9-10 zł za godzinę brutto. W tym roku takie stawki są niemożliwe. Oni dostaną co najmniej te 13 zł na godzinę.